Witam wszystkich serdecznie, z tej strony Magik. Dzisiaj, kochani, materiał z Night City, z Cyberpunka, a w nim zajmiemy się, gdzie znaleźć legendarny pistolet Lizzy Weezy. Broń możemy znaleźć już na samym praktycznie początku gry. Jest to broń za darmo, nie musimy kupować żadnych schematów, nie musimy walczyć z bossem. Po prostu wystarczy, że znajdziemy się w pewnej lokacji. Tak jak już powiedziałem wcześniej, jest ona za darmo i po lekkim upgrade'zie będziemy posiadali jeden z najlepszych, moim zdaniem, pistoletów w grze. Znajdziemy ją w barze Lizzy. I tak między nami mówiąc, nie wiem, czy to jest broń właścicielki baru, czy może ona należała do legendarnej Lizzy Weezy, ale wiem jedno, że jest to broń za darmo. Jest to broń legendarna, a po kilku ulepszeniach, w sumie jednym ulepszeniu i dodaniu do niej odpowiedniego modu, będzie to jedna z naszych najbardziej ulubionych broni na krótki dystans, więc zaczynajmy. Pistolet znajduje się w barze Lizzy. Jest to ten sam bar, w którym po raz pierwszy widzimy się z Judy i jest on w dzielnicy Kabuki, w sumie niedaleko naszego mieszkania. Pamiętajcie, że jest on czynny, ten bar, dopiero od godziny 18, więc jeśli udamy się tam za wcześnie, nie zostaniemy do niego wpuszczeni, no i będziemy musieli poczekać na otwarcie, a żeby to zrobić, wystarczy tylko przesunąć czas na 6 po południu. Jak już zostaniemy wpuszczeni do lokalu, to musimy udać się do piwnicy, bo tam właśnie znajduje się nasza broń, dokładnie w tej samej lokacji, w której oglądaliśmy nasz pierwszy brain dance z Judy. Nie schodzimy jednak aż do pokoju, w którym była właśnie Evelyn z Judy, ale nas bardziej interesuje pomieszczenie, które znajduje się przed pokojem, w którym urzędowała Judy. Ono jest po prawej, a nas interesuje lewa strona, tuż za podwójnymi drzwiami, gdzie na stole znajdziemy właśnie interesującą nas broń. Większość z nas ją pominęła w trakcie misji, ponieważ zasłoniła ją nam Evelyn. A jeśli nie macie jeszcze tej misji zrobionej lub ją zrobiliście, to teraz przynajmniej wiecie, gdzie ta broń się znajduje i możecie ją znaleźć i dołączyć do swojego arsenału. A więc co tak naprawdę czyni tą broń wyjątkową? Otóż ma dość wysoką wartość wyjściową DPD, którą możemy sobie jeszcze oczywiście podbić poprzez ulepszenia broni w menu wytwarzania oraz to, że ma szansę na dodatkowe obrażenia w postaci ognia i to, że jako broń elementarna zadaje obrażenia w czasie nie tylko fizyczne w trakcie samego postrzału, ale także te obrażenia są cały czas przez ileś tam sekund już po oddaniu strzał. Jest to broń jednostrzałowa, można jednak ją naładować i wtedy wystrzeliwuje serię. Minusem jednak takiego ognia jest mocny podrzut, co oczywiście można w pewien sposób kontrolować, celując w tułów. Ostatnie strzały powinny wtedy przy odrzucie trafić w głowy przeciwnika, ale można także użyć sobie moda do broni, który można kupić w każdym sklepie z bronią. Nazywa się ten mod przeciwwagą. Jest on mega pomocny właśnie przy tej broni, ponieważ odrzut nawet przy pełnym naładowaniu czyni ją tak zwaną laserową dzidą. No ale ja osobiście wolałem ją ulepszyć, ponieważ mamy dość wysoki poziom wytwarzania, a później dodałem do niej mod pacyfikator, który zwiększa o 12% obrażenia krytyczne. Jak sami widzicie, jest to wspaniała broń, szczególnie na przeciwników, którzy są podatni na obrażenia fizyczne i elementarne, ale też świetnie daje sobie radę z opancerzonymi wrogami oraz mechami. Także jeśli przegapiliście tą broń, a wciąż szukacie czegoś konkretnego w tej grze, co w miarę szybko pozwoli wam uporać się z kłopotami w Night City, wiecie teraz dokładnie, gdzie ją znaleźć. Także to by było na tyle w moim materiale. Mam nadzieję, że się wam podobał. Jeśli tak, to nie zapomnijcie o komentarzu i łapce w górę, a ja już się z wami żegnam. No i do zobaczenia w następnym materiale. Yeah!